Karolina Kamińska, witam Państwa w poniedziałek 2 października i zapraszam na Telefakty. Woda w sieci szpitala bezpieczna. 21. inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że nowy rok będzie równie dobry jak poprzedni, a nawet lepszy. Pikieta przed sądem w obronie jego niezawisłości. Jest to tak samo upolitycznione sądy, tak jak były w projekcie Prawa i Sprawiedliwości. W poniedziałkowym wydaniu Telefaktów powracamy do tematu szpitala powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym w piątek 29 września stwierdzono skażenie wody bakterią z grupy coli. Jak udało nam się ustalić, dziś wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna po przeprowadzonych kontrolach i badaniach wody nie potwierdziła obecności bakterii z grupy coli. Oznacza to, że woda w szpitalnej instalacji wodociągowej nie jest już skażona. W związku z tym prawdopodobnie jeszcze dziś zniesiony zostanie zakaz odwiedzin, a szpital wróci do normalnego funkcjonowania. Rekordowa liczba studentów na czterech kierunkach w sobotę zainaugurowała rok akademicki 2017-2018 w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Nowe zadania i nowe plany – to przyświeca władzom uczelni wraz z nowym początkiem. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tych murach już po raz 21 odbyła się inauguracja roku akademickiego. Tym razem związane z wydarzeniem uroczystości rozpoczęły się mszą inauguracyjną w kościele pod wezwaniem Kazimierza Królewicza na osiedlu Pułanki. Następnie władze, kadra, studenci Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz zaproszeni goście przemaszerowali do auli uczelni, gdzie odbyły się kolejne punkty uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017-2018, który już jest wyjątkowy, a to za sprawą rekordowej liczby studentów. W ubiegłym roku było studentów ponad 1200, natomiast teraz mamy w granicach 2000, a więc ogromne zainteresowanie. W tym roku studenci w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości kształcić się będą na kierunkach pedagogika, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe oraz pielęgniarstwo, które cieszy się największą popularnością. Naukę na tym kierunku rozpoczęło prawie 800 osób. Mam nadzieję, że projekt, który realizujemy wspólnie z ministerstwem, który polega na poszerzeniu kompetencji pielęgniarek kończących licencjat, a także który będzie wspierał finansowo również przez ten okres 3 lat studiów, spowodował, że ta oferta kształcenia stała się przyjaźniejsza dla młodych ludzi. Studenci pierwszego roku podczas inauguracji złożyli uroczyste ślubowanie, a ci, którzy już zakończyli naukę w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, otrzymali dyplomy oraz zabrali głos, dziękując za wiedzę, jaką zdobyli podczas kilku lat studiów. Trzeba dziękować kadrze wspaniałych nauczycieli, wychowawców, którzy po prostu działają w ten sposób, że szkoła się rozwija świetnie. Naprawdę, zeszłoroczne 20-lecie, w tym roku 21 lat trwania uczelni, to naprawdę jest duży sukces. Szkoła się świetnie rozwija, coraz więcej kierunków, coraz więcej możliwości. Bo takie też są priorytety władz uczelni. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim za cel stawia sobie dalsze podnoszenie warunków kształcenia, a więc zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej, unowocześnianiu programów nauczania, realizacji projektów, a także podejmowania się badań naukowych. Profesjonalna kadra, wiele możliwości rozwoju, ale też zdobywanie wiedzy blisko swojego miejsca zamieszkania to główne powody, dla których studenci decydują się kształcić w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Mieszkam w tym mieście, chciałem być studentem u siebie w mieście i zasilać tutejszą uczelnię poprzez swoje uczestnictwo w zajęciach, wykładach, ćwiczeniach.
Nie chciałem nigdzie indziej, tylko tutaj. Rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego towarzyszył też wykład inauguracyjny. Profesor Bożena Zboina zabrała głos w kwestii depresji. Mówiła o faktach i mitach choroby. Bardzo duża liczba osób choruje na tę chorobę. To jest około 5% społeczeństwa na świecie, 27% społeczeństwa w Europie, u nas 1,5 miliona. Także myślę, że warto jest powiedzieć na temat depresji, propagować wiedzę o depresji, jak ją rozpoznawać, jak leczyć, jak sobie z tym problemem radzić. Oprawę muzyczną uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości zapewnił chór Coro Cantorum. Obszerniejsza relacja z inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości dziś po Telefaktach. A teraz pozostając w temacie edukacji, znamy nazwiska nowych dyrektorów placówek oświatowych w powiecie ostrowieckim. Anna Trojanowska, dotychczas pełniąca obowiązki dyrektora, wygrała konkurs i została dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Natomiast poradnią psychologiczno-pedagogiczną od teraz zarządzać będzie Elżbieta Helicka. Wczoraj przed ostrowieckim sądem pikietowano w obronie niezawisłości sędziów oraz w proteście przeciwko zmianom, które podporządkują sądownictwo rządzącej partii. Teresa Czajkowska. Pierwsza po wakacyjnej przerwie manifestacja przed ostrowieckim sądem zgromadziła już tylko najbardziej aktywnych. Protest rozpoczął się bardzo patriotycznie od odśpiewania hymnu narodowego. Miał on przypominać, że cel protestów łączy wszystkich w kraju. Dlatego takie manifestacje skupiają tysiące Polaków w setkach polskich miast i miasteczek. Jesteśmy w całej Polsce, jesteśmy w Warszawie, w Krakowie, Wrocławiu. Tych miast jest bardzo dużo i na ten apel też wyszliśmy tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim, że się z tym nie zgadzamy, to co zaproponował pan prezydent. Jest to tak samo upolitycznione sądy, tak jak były w projekcie Prawa i Sprawiedliwości. I się z tym po prostu nie zgadzamy. Protestujący, skupieni przede wszystkim wokół ruchów obywatelskich, podkreślali, że od lipcowych masowych wręcz manifestacji zagrożenie dla niezawisłości sądów, a więc kanonu demokracji, nadal istnieje. Dlatego jedynie poprzez takie publiczne akcje społeczeństwo może wyrazić swoje niezadowolenie z planowanych zmian w systemie sądownictwa. Niestety praktycznie nie zmieniło się nic w tym, co proponowało Prawo i Sprawiedliwość. Jedyną zmianą, która jest zauważalna przez nas, jest to, że pan prezydent Duda chce większych kompetencji dla siebie, a nie dla ministra sprawiedliwości, czyli nadal trójpodział władzy jest w Polsce łamany. Według pikietujących zmiany w systemie sądowniczym mogą powodować nawet manipulacje wyników w wyborach powszechnych. Może się okazać, że zawsze te wybory będą, jeżeli wygra opozycja, zawsze będą sfałszowane, natomiast jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość, zawsze będzie wszystko okej. Dlatego się boimy. Nie zgadzamy się też na łamanie konstytucji, bo każda z tych ustaw jest łamaniem konstytucji. Wiec w Ostrowcu nie miał partyjnych szyldów, ale przedstawiciele parlamentarnej opozycji przyznawali, że takie obywatelskie akcje powinny być przykładem i wzorem do naśladowania dla wszystkich działaczy partyjnych. Dzięki tym organizacjom partie opozycyjne też dojrzewają, też muszą wydoroślić, dojrzewać. Ja myślę, że to jest dobra szkoła dla tych partii opozycyjnych. Niech się uczą, bo czasami partie opozycyjne zapominają, jakie poważne problemy przed nimi. Organizatorzy ostrowieckiej pikiety zapowiadają już kolejne, które będą odbywać się zgodnie z ogólnopolskim terminarzem. Awanturę w kościele przy ulicy Sandomierskiej w niedzielny wieczór wywołał najprawdopodobniej chory psychicznie mężczyzna. 38-latek po obezwładnieniu przez policję oraz ratowników medycznych trafił do szpitala w Morawice. Do zdarzenia doszło podczas wieczornej mszy w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Mężczyzna zaczął się agresywnie zachowywać w trakcie ceremonii. Krzyczał i skakał po ławkach. Obecni w świątyni wierni usiłowali go uspokoić. Ponieważ ich działania nie przynosiły skutku, wezwano policję oraz pogotowie. Funkcjonariusze policji obezwładnili agresywnego 38-latka, który był najprawdopodobniej także pod wpływem alkoholu. Ponieważ mężczyzna był ciągle pobudzony i wyrywał się ratownikom, medycy musieli zastosować kaftan bezpieczeństwa.
Dopiero po zaaplikowaniu środków uspokajających udało się zapanować nad 38-latkiem, który najprawdopodobniej cierpi na zaburzenia psychiczne. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Morawicy. Wielką hojność okazali ostrowczanie podczas zbiórki żywności, jaką w miniony weekend przeprowadził Świętokrzyski Bank Żywności. Przez piątek i sobotę udało się zebrać aż 3 tony produktów spożywczych. Magazyny działającego w Ostrowcu Świętokrzyskiego Banku Żywności wypełniają kilogramy artykułów spożywczych. Wszystko to efekt dwudniowej pracy blisko 400 uczniów, ich dorosłych opiekunów oraz całego grona innych osób pomagających w tej jesiennej zbiórce żywności. W tegorocznej akcji Podziel się posiłkiem do koszyków wolontariuszy przekazano 3 tony artykułów spożywczych. Taki wynik budzi podziw, oznacza bowiem wielką hojność ofiarodawców. Zebraliśmy w samym Ostrowcu 3 tony. To jest bardzo duży zbiór, ponieważ to była zbiórka dwudniowa, a więc przypada 1,5 tony na jeden dzień, więc towaru jest dużo. I naprawdę bardzo, bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim ostrowczanom, którzy nas nigdy nie zawodzą i zawsze te zbiórki wychodzą bardzo dobrze. Zgodnie z zasadą takich akcji, zbierana żywność powinna mieć długie terminy przydatności. Dlatego najczęściej przekazywano najpotrzebniejsze produkty, od mąki po płatki śniadaniowe. Były też słodycze. Jest, proszę Państwa, jak widzicie, cukru, kaszy, mąki, której nie ma w zestawie tych unijnym, także mąka bardzo się przyda. No bardzo dużo widzę konserw, czekolad, mleka, najwięcej mleka. Chcemy jak najszybciej wydawać ten towar. Zebrana żywność jeszcze w tym tygodniu zostanie posegregowana w paczki. Do artykułów dołączone zostaną też produkty znajdujące się w magazynach Banku Żywności. Dystrybucją gotowych paczek zajmą się szkolni pedagodzy. Pedagodzy mają najlepsze rozeznanie rodzin, w których dzieci potrzebują jedzenia, bo to jest szczególna zbiórka, podziel się posiłkiem, dla dzieci najuboższych. I do tych rodzin trafimy z tym towarem, który zebraliśmy. Chcemy jak najszybciej w tym tygodniu. Pracownicy banku szacują, że zebrane podczas tej akcji produkty żywnościowe mogą trafić nawet do 1500 najbardziej potrzebujących uczniów ze szkół w Ostrowcu. Na koniec Telefaktów sport i relacja z sobotniego meczu ostrowieckich szczypiornistów, którzy przed własną publicznością przegrali z drużyną Siódemka Miecie Legnica 24-26. Zacięte spotkanie obejrzeli w sobotę w hali przy Świętokrzyskiej kibice piłki ręcznej w Ostrowcu. Zwycięsko z niego wyszli gracze Siódemki Miedzi Legnica, którzy pokonali ekipę Krzeodlewni 26-24. Chciałbym pogratulować mojemu zespołowi za wykonanie ciężkiej pracy. Jadąc tu wczoraj, naprawdę byliśmy świadomi tego, że przyjdzie nam się zmierzyć z trudnym przeciwnikiem. Myślę, że dwa zespoły stworzyły niezłe widowisko jak na poziom pierwszoligowy i cieszymy się, że po dwóch porażkach dwa mecze wygraliśmy i optymistycznie podchodzimy do następnego meczu. Jako zespół trochę musimy posypać głowy popiołem, bo naszego planu takiego nakreślonego przed meczem nie zrealizowaliśmy w 100%. Mieliśmy troszkę szybciej grać, więcej biegać, natomiast no, nie zawsze to, co się planuje, wychodzi później w praniu. Zbyt dużo błędów własnych pomarańczowo-czarnych zdecydowało o tym, że komplet punktów pojechał do Legnicy. W pierwszej połowie zrobiliśmy 13 niewymuszonych błędów, to jest można na dwa mecze obłożyć, w drugiej 10, 23 błędy. Tyle błędów zrobiliśmy też w końskich, w pierwszym meczu, 23. No. Nie można tak grać, a nie grają to chłopcy ze sobą od 3-4 dni czy tygodni. No. Ja w SMS-ie wczoraj graliśmy z Vive i SMS, gdzie trenujemy z nimi 4 tygodnie, robią 22 błędy. Jeśli się popełnia 23 błędy techniczne w meczu, to naprawdę musi się zdarzyć cud, żeby go wygrać. No a my takie popełniamy i tak samo właśnie było wcześniej w końskich czy w meczu z Białą. Tych błędów jest za dużo, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, z czego to wynika, ale no te błędy nas wykańczają. No i tak jak mówię, no w tym meczu też był ten moment, w którym właśnie wyszliśmy na te 3 bramki. I graliśmy w przewadze, tak, na 5-3 bodajże.
No i powinniśmy zamienić to na co najmniej 2-3 bramki, by było 6. Możliwe, że mecz miałby całkiem inny przebieg. Kluczowym momentem meczu była sytuacja z końcówki pierwszej części pojedynku, kiedy to ostrowieccy wojownicy, grając w podwójnej przewadze, prowadząc 2 bramkami, dali sobie strzelić 2 i pierwsza część meczu zakończyła się remisem. Meczu się nie wygrywa początkiem, tylko wygrywa się końcówką. My mamy 4. mecz i 4. mecz końcówkę przegrywamy. Ostatnie 7-8 minut gdzieś stajemy. Nie to, że nie ma sił, tylko po prostu gdzieś nas paraliżuje. Mamy młodych też zawodników, ale to, co się dzieje, to właśnie ci bardziej doświadczeni coś nie chcą, albo jak biorą, to nie w tych momentach odpowiedzialność na siebie i kolejny raz to nie wychodzi. Po tej serii pojedynków KSZO Odlewnia plasuje się na 13. miejscu w tabeli grupy B pierwszej ligi, mając na koncie wraz z 4 innymi ekipami 3 punkty. Kolejny mecz ostrowieccy wojownicy rozegrają w niedzielę 8 października z Czuwajem w Przemyślu. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro o godzinie 17:30.